Cześć! W tym materiale pokażę Ci, jak skonfigurować wysyłkę kurierem InPost w sklepie WooCommerce za pomocą wtyczki InPost WooCommerce. Jeśli masz skonfigurowaną wtyczkę i dodaną metodę wysyłki Flexible Shipping, możesz przejść do konfigurowania wysyłki. Włącz metodę wysyłki, nazwij ją i wybierz integrację InPost. W polu usługa InPost masz do wyboru paczkomaty lub kurier. W tym przypadku wybierz kuriera. W polu usługa kurier wybierz standard, a następnie wprowadź domyślne rozmiary nadawanej przesyłki. Dla usługi kurierskiej podanie wymiarów paczki jest wymagane. W tym miejscu możesz także dodać domyślne usługi dodatkowe dla tej metody wysyłki. W przypadku kuriera jest to ubezpieczenie, pobranie, powiadomienie SMS oraz e-mail. Kwota ubezpieczenia zostanie naliczona automatycznie na podstawie wartości zamówienia. Przy pobraniu istotne jest także ustawienie metod płatności. Dokładny opis, jak to zrobić, znajdziesz pod tym linkiem. Powiadomienia SMS i e-mail to dodatkowe płatne opcje, które zapewnią wysłanie odpowiedniego powiadomienia o nadanej przesyłce do klienta. Pamiętaj, że dodatkowe opcje są zazwyczaj płatne, warto więc doliczyć je do kosztów wysyłki. Koszt możesz ustawić w polu koszt na zamówienie. W tym miejscu możesz także skorzystać z reguł Flexible Shipping opartych na wadze oraz wartości koszyka. Jeśli wszystko jest skonfigurowane prawidłowo, zapisz zmianę. Po otrzymaniu zamówienia z przesyłką kurierską InPost możesz ją nadać. W tym celu przejdź do edycji konkretnego zamówienia. Jak widzisz, po prawej stronie pojawił się Metabox InPostu. W tym miejscu możesz zmienić ustawienia konkretnej przesyłki. Wszelkie elementy, np. ubezpieczenie, są ustawione dokładnie tak jak w metodzie wysyłki. Możemy włączyć np. powiadomienia SMS i jeśli wszystko się zgadza, otworzyć przesyłkę. Po jej utworzeniu możesz pobrać etykietę nadawczą. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny. Więcej informacji na temat konfiguracji wtyczki InPost WooCommerce znajdziesz w innych naszych materiałach wideo oraz rozbudowanej dokumentacji, do której link znajdziesz w opisie.